Kazimierz, zobacz. Miało być siby luźno, no już będziemy dzisiaj zdychali wieczorem. Dobra! No nie wiem, chyba ma jakieś, nie wiem, końskie szczęście. No panowie, teraz ogień, pół godziny i załadowane. Idź, Kazik, układaj. Ja wolę wrzucać. Skakuj, teraz ty. O jest. Nie mam chodzenia, to ten. Idź, układaj. Jakoś tak mądrze to układać. Bartek, dawaj, no przecież pół godziny. Moment. To co, Mariusz, w tych blach robimy borty, z tych dużych. Dobry pomysł. Potem pasami to się zepnie. Ułóż to, zobacz, ty to kładziesz, a nie kładasz. Grubę złą kładziemy do przodu, a blachy kładziemy do tyłu. Będziemy mieli samą blachę chyba ty. A jest tego co? A? Bo my tego i tak nie zmieścimy na raz. No, nie ma takiej opcji, oszalałeś? Może ja dzwonię po tych naszych kasach. Dzwoń, po drugi samochód. Dzwoń. Niech przyjadą, ładują. No. Zainwestowałem po prostu we firmę. Teraz są dwa busy, 6 pracowników. Myślę, że to była dobra decyzja. No ale co, no, życie pokaże. Jacku, przyjeżdżaj tutaj na ten skład budowlany, ten nowy, wiesz. Na Radbud? No, do tego Radbudu. No to weź tu przyjeżdżaj. Zapiję kawę do końca i za parę minut będę. To wy do pracy jechaliście, czy na kawę? Na kawę. 5 minut dosłownie. Dobra. Na razie, paka. Ty, powiem wam numer. Chciałem wydawać do mnie tu, bo mamy dużo złomu, nie zabierzemy naraz. A on do mnie mówi, no poczekaj, bo ja kawę wypiję. Ja? No chyba źle ja sobie robię. Że jak wypiją kawę, to przyjadą. Ale dostaną po tym, po tutaj. Ja tu nieraz się zastanawiam, że ja czasami nie przesadzam. Ja więcej od was robię. Minął kolejny kwadrans, a złomu na hałdzie jakby nie ubyło. 3 dodatkowe pary rąk i drugie auto z pustą skrzynią wyglądają wręcz zbawiennie. Bartek, kawosze przyjechali. Widzę. Ładujemy najpierw długie elementy na nas. Dobra. Wy macie krótszą pakę. Dobra, jedziemy. Lubię, jak tak załadowany jest. Taki widok, nie? Jak coś a la góry, nie? Podejdź do przodu. Nadejdź tylko mu. 3 minuty załadowane. Poczekaj! Stój! Ej. Człowieku, za to masz karę śmierci, chłopie. Jeszcze raz dotniesz kabinę złomem.